Po raz pierwszy robimy projekt Lady w lato. Zawsze to są albo bardzo jesienne, albo zimowe, albo wiosenne edycje, a teraz mamy to szczęście, że ten ogród jest tak piękny tutaj i wreszcie możemy z niego korzystać. Ale przede wszystkim największą zmianą jest to, że jestem świeżo upieczoną mamą i nie ukrywam, że na początku obawiałam się powrotu na plan 2 tygodnie po urodzeniu Henryka. Ale produkcja stworzyła mi rewelacyjne warunki, za co jestem ogromnie wdzięczna i pozwala mi to wrócić na plan bez szkody dla małego, bo po prostu jest tu ze mną i dajemy radę. Ja nie planowałam takiego szybkiego powrotu. Projekt Lady miał powstać w marcu, ale wszyscy wiemy, co się wydarzyło na świecie i po prostu nasze zdjęcia też to zostały zawieszone. A ze względu na to, że to jest program, który jest szykowany na jesienną ramówkę, a cykl produkcyjny wygląda tak, jak wygląda, postprodukcja trochę trwa, montaż bardzo długo trwa, sam program trwa długo, bo kręcimy go przez ponad 1,5 miesiąca, prawie 2, więc musieliśmy zacząć bardzo szybko i długo rozmawiałam z producentami, jak to pogodzić. I udało nam się stworzyć takie warunki, że ta możliwość jest i to nie jest tak, że uważam, że to jest fajne wracać 2 tygodnie po urodzeniu do pracy, ale czasem trzeba i jak trzeba, to faktycznie te warunki, które tutaj mam, umożliwiają to.